A my zapraszamy do naszego programu panią dr Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasadorkę RP w Moskwie, Instytut Strategie 2050. Dzień dobry pani doktor, dziękuję, że jest pani z nami w programie. Wiele tematów wokół tematyki zagranicznej, ale ten taki najbardziej gorący na ten moment to pani doktor wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jutro. Zanim spróbuję panią podpytać o to, czego się pani po tej wizycie spodziewa i o czym prawdopodobnie liderzy będą rozmawiać, to jest ta wizyta wyjątkowa. Do tej pory było tak, że gdy gdzieś prezydent Zełenski się pojawiał, to nie wiedzieliśmy o tym, to działo się z nienacka w takiej dużej tajemnicy, oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Tutaj mamy zupełnie inaczej, jak to rozumieć. To znaczy my jako opinia publiczna, jako media, od polityków już wiemy, że jutro prezydent Zełenski u nas będzie. Od momentu pełnej eskalacji tej wojny takiej sytuacji jeszcze nie było. Rzeczywiście wszystkie wizyty były ze względów bezpieczeństwa, no to jest zrozumiałe dlaczego, bardzo mocno otoczone tajemnicą i w ostatniej chwili się okazywało, że prezydent Zełenski, a przypomnę, był oprócz Stanów Zjednoczonych, był w Wielkiej Brytanii, był we Francji, był w Brukseli i w Polsce też był dwa razy i przecież były już dwa spotkania między innymi z prezydentem Dudą, ale to było w podróży do innych miejsc. I teraz przyjeżdża do Polski z oficjalną wizytą, z małżonką, więc taka wizyta naprawdę głowy państwa. No jakby się nic nie działo, oczywiście jakbyśmy wiemy, mieli normalny świat. Jakbyśmy mieli normalny świat, ale niestety nie mamy. Nie ma się co łudzić absolutnie i zapominać, w jakim kontekście to się wszystko dzieje. Do tego zaraz wrócimy. Ale mam nadzieję, że to, że została ona zapowiedziana, to jednak wszystko jest tak zorganizowane od strony bezpieczeństwa, że nie stwarza to ryzyk. No jestem przekonana, że tak to zostało zrobione. Pani ambasador, czego się spodziewać po takich wizytach? Bo jednak to, co przychodzi do głowy, to na pewno takie przemówienie, które przypuszczam, pan prezydent będzie chciał wygłosić z jednej strony do Polaków. Myślę, że padną słowa podziękowania za ten zryw solidarnościowy, który zaczął się w tamtym roku. Pewnie też do Ukraińców mieszkających dzisiaj w Polsce. Tu są takie właściwie trzy wymiary. Jeden to jest tak zwrócenie się do Polaków, którzy bardzo dużo pomogli na wszystkich możliwych poziomach, takim ludzkim, społecznościowym, pozarządowym, samorządowym, rządowym wreszcie strategicznie. Bardzo ważny jest ten element do Ukraińców. Ukraina, no cóż, wiemy, nie podawane są te straty, ale to są też ogromne straty na wojnę w kraju, który i tak już miał demograficzne problemy i teraz 8 milionów mniej więcej Ukraińców wyjechało, czasowo wyjechało. Oni też trochę krążą między Ukrainą a Polską i innymi krajami. I około miliona obywateli Ukrainy jest w Polsce i dla prezydenta Zełenskiego to jest absolutnie kluczowe, żeby jak największa ilość obywateli jego kraju liczyła na to, kalkulowała w swoim życiu powrót do swojego kraju, bo po co oni walczą? Przecież nie walczą po to, żeby tam była pustynia i bezludzie, tylko żeby tam był kraj, w którym będą mieszkali w przyszłości, oby jak najszybciej w pokoju ludzie. I myślę, że o tym też będzie. No i wreszcie jest super ważny wymiar relacji dwustronnych polsko-ukraińskich, które zupełnie są na innym poziomie od początku wojny. No właśnie, bo te relacje były trudne wcześniej, natomiast no dzisiaj nawet te wizyty prezydenta, czy te spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim pokazują, że no to jest bardzo dzisiaj bliski sojusz. Na przestrzeni tych ostatnich 30 lat bardzo na różnych etapach były relacje. Przez bardzo długi czas były dobre. W ogóle warto pamiętać, że Polska jest krajem, który pierwsza uznała niezależność Ukrainy, niepodległość Ukrainy i to jest ważne. Warto to przypominać i w świecie i u nas. Rzeczywiście już za rządów Prawa i Sprawiedliwości no, były mega kryzysowe momenty i takie, gdzie w ogóle nie było spotkań na wysokim poziomie i bardzo dużo takich ostrych wypowiedzi związanych także z przeszłością historyczną. No właśnie, na wierzch wychodziły te tematy raczej, które nas dzielą, a nie tak, które tak. łączą. Zdecydowanie, przy czym z obu stron, ale od momentu wybuchu wojny, i ja uważam to za absolutnie słuszne, sprawy dzielące one są i nie można o nich zapominać, ale zostały odłożone na plan dalszy i sprawa strategiczna bezpieczeństwa została położona jako najważniejsza i te relacje rzeczywiście są absolutnie bliskie.
Polska jest wielkim centrum logistycznym, przez które przechodzi zdecydowana większość pomocy dla Ukrainy, nie tylko naszej, ale wszelakiej, w tym militarnej, także humanitarnej. No właściwie nie byłoby dzisiaj broniącej się Ukrainy, tak jak jest broniąca się dzisiaj, bez wsparcia polskiego. To jest nie do przecenienia. A czy pani zdaniem, pani doktor, temat akcesu Ukrainy do Unii Europejskiej też się będzie pojawiał? Czy no, takie skojarzenie jest dzisiaj u nas oficjalną wizytą, jutro prezydent Zełenski. No my możemy być takim ambasadorem, czy jesteśmy takim ambasadorem wejścia Ukrainy do wspólnoty europejskiej? Były też takie wstępne, powiedziałabym, nie tyle zapowiedzi, co rozmowy o tym, że możliwy jest też nowy traktat polsko-ukraiński, ale nic teraz nie słychać w konkretach, jakoby miał zostać podpisany, więc chyba wygląda na to, nie został do końca wynegocjowany, a to jest na pewno coś, co jest potrzebne i do czego warto doprowadzić. Taki traktat, który by ustanawiał instytucjonalne relacje prezydenckie, międzyrządowe, samorządowe, ale także budował instytucje, które by się mogły w sposób bezpieczny politycznie, ale prawdziwy i uczciwy zająć wzajemnie historią i wreszcie regulował też w inny już sposób, z myślą o rzeczywistej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej w jakiejś perspektywie, a przede wszystkim o odbudowie Ukrainy, nasze relacje ekonomiczne. Bo my mieliśmy ostatnio przy protestach rolników zupełnie nowy element w naszych relacjach i to też zresztą zostanie poruszone. To jest ważne, tak? W czasie tej wizyty okazało się, że wsparcie oczywiście jest zgoda większości Polaków na to, ale w pewnym momencie może się okazać, że to wsparcie nas albo pewne grupy społeczne zaczyna kosztować ekonomicznie i tu potrzebna jest bardzo profesjonalna polityka rządu polskiego, który to balansuje, bilansuje, przelicza, korzysta z instrumentów unijnych, żeby to się nie stało kosztowne zbyt dla polskich obywateli. I muszę powiedzieć, że w przypadku zboża, owoców, warzyw, zwłaszcza to zboże wyszło na wierzch, ta polityka rządu pozostawia bardzo dużo. No właśnie, pani doktor, o to chciałem dopytać. To jest też jutro czas już na podjęcie tych takich trudnych tematów, no bo zawsze to skojarzenie teraz było, że rozmawiamy wyłącznie o tym, co się dzieje na wschodzie, o agresji putinowskiej. Natomiast rzeczywiście ten temat ukraińskiego zboża jest dziś bardzo gorący. Pani mówi o tym, że na pewno ten temat zostanie jutro podjęty. Takie są zapowiedzi osób z polskiej strony, z otoczenia prezydenta. Rzeczywiście, gdy są pytani przez dziennikarzy. Tak, i z otoczenia premiera, więc to już skoro tak mówią, to rozumiem, że taki jest zamiar. I myślę też, że w jakimś wymiarze ta wizyta ma także taki cel, żeby jeszcze obudzić jeszcze raz, czy wzmocnić to poparcie, zmobilizować poparcie polskiego społeczeństwa dla wsparcia ukraińskiego, bo ponad roku wojny to jest naturalne, że trochę płowieje ten entuzjazm, trochę na wierzch wychodzą kłopoty, problemy, koszty z tym związane i nie ma co ukrywać, że te koszty są i myślę, że ta wizyta ma także taki cel, żeby to poparcie pobudzić pomimo tych kosztów i żeby ono dalej trwało, bo ono dzisiaj Ukrainie, ale także z perspektywy polskiego bezpieczeństwa jest potrzebne. Niemniej tu lekcja do odrobienia jest także po polskiej stronie, czyli Ukraina oczywiście potrzebuje naszego wsparcia, w tym gospodarczego, bo może chwilę cofnijmy się o kilka miesięcy wstecz, co się z tym zbożem stało tak naprawdę. Otóż w połowie minionego roku Unia Europejska przy pełnej zgodzie Polski, uważam, że słusznej, zniosła cła, taryfy, wszelkie kwoty na import właśnie zbóż, import owoców i warzyw, po to, żeby w ten sposób wspierać na rok. Więc to nie jest stałe, bo to jest niezwykle
ekstraordynaryjna sytuacja, ale na rok, żeby wspierać gospodarkę ukraińską, która jak wiadomo jest no, w ogromnych tarapatach z powodu wojny. I Polska się na to zgodziła i słusznie, że się zgodziła. Z tym, że od tego momentu polski rząd powinien był wiedzieć, że no, Ukraina jest krajem, gdzie czarnoziemy to jest 50%, a Polska to jest kraj, gdzie czarnoziemy to jest 1%. No przytaczam tylko tę jedną cyfrę, ale to daje wyobrażenie, jakie tam są przewagi konkurencyjne i powinny były być podjęte, po pierwsze jasno zapowiedziane, że coś takiego może się zdarzyć, a nie mówienie, że tutaj trzymajcie to zboże, będzie tylko lepiej, bo niby jak w takiej sytuacji... Tak, grano na czas ewidentnie w tej sprawie, że ten problem kiedyś wyjdzie, tak jest. Póki co zamykamy oczy. Plus trzeba było uruchomić wszystkie możliwe mechanizmy własne i unijne do tego, żeby zapobiec tej sytuacji, czyli na przykład przy pomocy Unii wspólne zakupy zbóż na cele humanitarne. Są możliwe takie mechanizmy. Inwestycje w infrastrukturę, udrożnienia wszystkich możliwych sposobów wywożenia tego zboża i innych produktów dalej do innych krajów, żeby Polska na transporcie, na tranzycie, na wszystkim mogła skorzystać, ale jednak, żeby minimalizować te koszty dla rolników. Jakby to wszystko wyrolowano i teraz nagle jest list. Dobrze, że teraz, tylko minęło ile czasu? Już 8-9 miesięcy do Unii z tymi wszystkimi oczekiwaniami od Polski i krajów. Dziś, gdy mamy też po prostu ogromne, coraz większe protesty rolników. A pani doktor, czy uważa pani, że Polska, czy polskie firmy odegrają wiodącą, kluczową rolę w, no, mamy nadzieję, spodziewanej jak najszybszej, największej odbudowie Ukrainy, gdy ta wojna kiedyś nareszcie się skończy? Czy na to są marne szanse? Mówię o takiej kluczowej, ważnej, rzeczywistej, dużej roli. To zależy. Zdecydowanie to powinien być cel państwa polskiego. Powiedzmy sobie, jakie to są w ogóle, jaka to jest skala ta odbudowa, bo szacunki strat są przeogromne. Mówi się, że odbudowa to jest od 300-400 miliardów dolarów, nawet do biliona, więc takie sumy, które w ogóle wyobrażają, przekraczają wyobrażenie zwykłego człowieka, ale także przekraczają możliwości finansowe inwestycyjne polskiej gospodarki i polskich firm. My takiego kapitału absolutnie nie mamy, więc cała polska aktywność powinna być skierowana na takie zaaranżowanie instytucjonalne tej odbudowy, żeby wykorzystać nasz potencjał, bliskość polityczną, powiązania w wymiarze bezpieczeństwa i równocześnie uchylić nasze deficyty, a deficyty mamy takie, że nie mamy kapitału, a dużo mniej niż na przykład Niemcy czy inne duże kraje. I technologicznie także nie mamy takich technologii do zaoferowania niż inne bardziej rozwinięte kraje zachodnie. I o tym, jak ten model odbudowy ustalić także w ramach Unii Europejskiej, bo przecież to nie powinny być jakieś deale bilateralne. My nigdy na tym, jeżeli to byłyby wyłącznie deale bilateralne, na tym nie wygramy. Natomiast jeśli dobrze ustawimy w ramach Unii Europejskiej te mechanizmy, które nam zabezpieczą nasze interesy, także przy udziale Ukrainy i przy takim powiedzeniu z naszej strony, że jeśli chcą mieć dalej w nas sojusznika w wymiarze bezpieczeństwa, a bardzo tego potrzebują i my też, to muszą także zadbać o nasze interesy ekonomiczne i polskiego społeczeństwa, żeby to zaangażowanie dalej trwało. I o tym trzeba myśleć oczywiście już teraz. Panie doktor, też na koniec kilka innych tematów, jeśli zdążymy. Kilka dni temu zabity został rosyjski bloger, propagandysta putinowski w Rosji. Rosja oczywiście już oskarżyła Ukrainę o ten zamach, a sam bloger, ten propagandysta został odznaczony orderem przez Władimira Putina. Jakie będą konsekwencje czy następstwa tego zdarzenia? Jak Władimir Putin sam będzie to zdarzenie wykorzystywał? Ten tak zwany bloger, to jest właśnie w ogóle poprawiałem się na tego propagandysta, a powinienem powiedzieć jeszcze mocniej. To jest w ogóle kryminalista, który jeszcze przed wojną za napaść z bronią w ręku został w Rosji na bank zresztą skazany, po czym z tej kolonii karnej uciekł, dołączył do sił zbrojnych tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, potem tamże walczył też w Ługańskiej Republice Ludowej i potem został jakby ta jego zapomniana
ukarane, zostały te jego wszystkie przestępstwa i stał się blogerem, który nieprawdopodobne wygłaszał naprawdę teksty w rodzaju: my wszystkich zabijemy, my wszystkich zamordujemy, zrobimy tak jak lubimy, wszystkich pokonamy, ale to wszystko oczywiście wpisuje się w dzisiejszą narrację. I to morderstwo, które mogło być absolutnie elementem terrorystycznym. No właśnie, to chciałem dodać, niekoniecznie Ukraińcy, a być może rozgrywki rosyjskie. To zresztą mówią niektórzy ludzie w Rosji, choćby sam Prigorzyn, czyli właściciel Wagnera, on też mówi, że to mogą być jakieś tam porachunki wewnątrz. Bardzo to jest możliwe, ale w Rosji to zostanie wykorzystane, jak wszystkie inne tego typu incydenty, żeby wskazać na piątą kolumnę w Rosji i walczyć jeszcze z tymi, co jakoby są zdrajcami i antypatriotami, i wskazać na straszny reżim faszystowski w Kijowie. No to jest wiecznie, wiecznie i ta sama mantra. A to, że to państwo terrorystyczne na zewnątrz staje się coraz bardziej zgniłe i terrorystyczne wewnątrz, no tego nikt otwarcie nie powie, ale to jest fakt. Pani doktor, tak gdy mówiła pani o tej wizycie prezydenta Zełenskiego, to tak pomyślałem o tym jego przemówieniu, zwłaszcza do Ukraińców, też pomyślałem o tym, mówiła pani, jak wielu Ukraińców jest dzisiaj w Polsce. Część z nich to są ludzie, których bliscy ponieśli śmierć w przeciągu ostatniego roku. Sam znam takie osoby, takich Ukraińców w Polsce. Myślę, że taki niesamowicie wzruszający moment, w którym będziemy właściwie razem jutro, i Polacy, i Ukraińcy. No mam nadzieję, że, no jestem przekonana, że to będzie taki moment, kiedy my poczujemy, i dobrze, żebyśmy to czuli, dumę z tego, co Polska i Polacy zrobili, wielkie współczucie po prostu dla ogromu i taką empatię dla ogromu tragedii ludzkich. Takie poczucie tej empatii to jest też bardzo ważne, bo my się przyzwyczajamy do wojny. No nie można codziennie tym żyć, bo człowiek by dosłownie zwariował, ale są takie momenty, kiedy trzeba to poczuć, i wtedy na fali tej autentycznej empatii znowu rodzi się gotowość do tego, żeby trwać, razem walczyć i to zło w imię naszego wspólnego bezpieczeństwa powstrzymać po prostu. Bardzo dziękuję pani doktor za tę rozmowę. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador RP w Moskwie, Instytut Strategii 2050 była z nami. Bardzo dziękuję za tę wizytę.